Idziemy do szpitala w Rybniku. Co mamy? Mamy się kontaktować z doktor Leśniewską. Oliwier Krynicki, silne bóle brzucha, wymioty. Patrycja, wołaj Leśniewską. Ciśnienie 90/60, tętno 100 na minutę. Rezydent więzienia Zamęczyc. Okej, trzeba zrobić komplet badań. Leśniewska, dzień dobry. Dzień dobry, tu jest wszystko. W pobranej u nas morfologii leukocyto za 15 tysięcy. Bóle brzucha, dodatkowo krwawienie z przewodu pokarmowego. On już wcześniej skarżył się na bóle nadbrzusza, wtedy wszystko wskazywało na to, że to jest zapalenie błony śluzowej. A kiedy ty go diagnozowałaś? W więzieniu. Dobra, robimy CT, musimy wykluczyć perforację. Jeżeli tam nic nie będzie, zabieram go na gastroskopię. Będziemy musieli pilnować więzienia. Takie są procedury. Ale oczywiście, róbcie panowie, co do was należy. Zresztą ja myślałam, że to jest liniowe pęknięcie w pustu, no ale on nie byłby w takim stanie, wiesz, on jest na granicy wstrząsu. Tylko zamierzasz brać na stół? No wiesz, najchętniej bym tak zrobiła, ale teraz to jest zbyt ryzykowne. Nie, myślę, że go na razie ustabilizuję płynowo i elektrolitowo. Podamy antybiotyk, leki rozpurczowe. Za kilka godzin powtórzymy badanie i zobaczymy. On się w więzieniu skarżył też na ból w lewym podbrzuszu, czyli to może być perforacja uchyłków. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, to lecę po resztę badań.